Witam wszystkich, dziś niedziela. Na bazarku nie byłem, bo mi się nie chciało wstać. Zimno zresztą, to pojadę może jak będzie cieplej. Czekaj, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że te blawindry udało mi się sparzyć. W klatce była para, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Jak będzie, słuchajcie, jak będzie w budzie. Wczoraj puściłem, dzisiaj otworzyłem, niech tam bociany się wygłupiają. Otworzyłem ich dopiero, bo tutaj jasny jakiś chodził. Także bociany klepią. Wczoraj im też dałem pierwszy raz na próbę, nigdy tego nie dawałem. Coś, nie powiem wam jeszcze co, zobaczę jak to będzie działać, jak będzie dobrze działać, to wtedy wam powiem co to jest. Żadna chemia, naturalny środek, no zobaczymy. Tak czuję, że wyszwance te moje stare gładkie jajka zmarnowały, bo coraz częściej we dwoje wylatują na dwór, ale nie byłem w budzie. Tam fajna bocianka się parzy. Zimno, dzisiaj musiałem misia założyć. Także niech sobie latają. Wyszwance teoretycznie poparzone, jeśli blawindry się sparzyły, no to wszystkie kolor jest poparzony. Bosy bocian już ten jeden wychodzi młody na dwór. Dobra, na razie to tyle, idę pokarmię kury, bo kur też dokupiłem, także jak przyjdzie już bieda i głód, to będę same jajka jadł, pod warunkiem, że będzie za co, czym kury nakarmić. Przydałoby się tego siwego z tą czarną bocianką sparzyć, ale zobaczę, no na razie to nie wiem, może jak będzie cieplej. Dobra, niech latają, zrobimy pauzę. Tak, blawindry sparzyłem, że już weszła do bociana koroniatego, a blawindr siedzi obok. Muszę ich złapać i zamknąć. Tak nie może być. Ciemny usiadł koroniaty, murzyn właściwie. Idę posypię jak prawilny łapacz. No. Kurczę, nagrywałem wam, a jak to się nazywa? A się nie nagrywało i całe obsadzanie murzynki się nie nagrało. A pewnie. No. Ciekawy jestem, czy jakieś efekty będą tego specyfiku, co wczoraj dałem, bo to raz w tygodniu będzie się podawać. Zobaczymy. O, jest jeszcze coś, jakiś czarny, typlerowaty albo koczkowaty. O, zobaczcie. Usiądzie. O, bociany przelatują, jest nad moją głową, ciekawe. Usiadł, ale kurna, piękny ptak. Poczekajcie, zbliżę wam go. Ale cudo. Na długim dziobie, w koronie, może to być jakaś rasa. Ale ja jej nie znam, tej rasy. No. Nie, no ale trzeba złapać. Kurczę, nie będę sobą. Nie, no nie wiem, no to chyba nie jest pana Janka, ten wybitny lotnik. Ja tak zawsze mówię, że to pana Janka, bo pan Janek ma dużo, słuchajcie, świeżych przynosił i one teraz wiosna, ciepło, one uciekają. I dlatego nigdy nie ma się pewności, czy to jest obcy, czy to pana Janka. No. Nie, to chyba jakaś rasa jest. O, poszła, zobaczcie. Poszła. Ale usiadł do pana Janka, więc
Dobra. Czekamy na murzynkę. Ale idę jednak, dam coś kurom do jedzenia. I ciotce dorzucę do pieca. A murzynka jak będzie chciała, to wejdzie, a jak nie, to nie. Ta murzynka złapana. Słuchajcie. Nawet taka równa. Ma też ten. Zmieni mi nazwiskiem obrączkę. I ten, ale nie widzę Maciek, tylko przeczytałem. Później może zadzwonię. A z tym dzwonieniem to też jest różnie, bo dużo ludzi dzwoni, a później jeszcze słyszy w słuchawce bluzgi, więc... Ale zadzwonię. Zadzwonię. I zobaczymy. Tylko muszę mieć okulary założyć już. Albo kogoś poprosić, żeby mi przeczytał to. No. Także dzisiaj niedziela 1 na plus. Czekamy dalej. A więc tak, skąd się bierze zielony kał gołębi? Więc... Czekajcie, no. Gołębie nie mają woreczka żółciowego, tak jak ssaki. A wątroba wytwarza żółć. 30% tej wytwarzanej żółci jest wydalane skałem. 70% jest wchłaniane przez jelita. No i dlaczego zielony kał? No i teraz tak, jak gołąb głoduje, siedzi w klatce, nie ma co jeść, więc jest wydalana właściwie sama żółć, więc i kał jest zielony. Kiedy normalnie dostaje jeść, ale kał nadal jest zielony, to znaczy, że może mieć robaki jelit. Dzięki temu, znaczy no nie dzięki temu, tylko przez te robaki jelita nie wchłaniają tego 70% żółci. Kiedy gołąb jest zdrowy, nie ma robaków, to 70% żółci jest właśnie wchłaniane przez jelita, 30% wydalane skałem. Jeśli są robaki, to żółć jest nie wchłaniana przez jelita. No i jest wydalana skałem i kał jest zielony. No oczywiście może też być to salmonelloza, ale to już rzadziej. Także widzicie, jak ważne jest odrobaczanie gołębi. Tutaj wam zbliżyłem teraz szwance czerwone. Ona wyleciała. Narzeczony już tam się dobija do niej. Ona jest fajna, bo te czarne wyszwanczki to takie średnie są. A te czerwone są fajne. Ale to taka prosta sprawa z tą żółcią. To wypowiadał się lekarz weterynarii, więc mam nadzieję, że to co mówił to jest prawdą. Że nic nie przekręciłem, ale raczej nic. Ktoś się pytał, co sypie. Głównie to jest rzepak, mieszanka drobnych nasion, 10% konopi, z 10% czarnej wyki. Czarna wyka jest gorzka, czyli też, słuchajcie, zapobiega robakom, bo robaki w kwaśnym, w gorzkim środowisku to tak nie za bardzo chcą żyć. Pewnie i żyją, ale te warunki są niesprzyjające dla nich. Także dzisiaj się troszkę wiedzy. A znalazłem takiego fajnego nawet doktora weterynarii. Nawet to tak przystępnie mówi, w zrozumiały sposób. Także nie ma co od razu siać paniki, leczyć przeciwko salmonellozie. Tylko najpierw mówię, odrobaczyć dwa razy w ciągu roku. A tu została ta jedna w pończochach, bocianka, też ją parzyłem z jednym samcem, z drugim samcem. W klatce były pary.
A ten. A na woła, jak Tomka wyszwan z grucha, patrzcie. Patrz Tomasz, jak się wyszwanczyk u mnie rozgogolił, rozkokosił się, znaczy się. Jest jeszcze dużo tych bocianów niepoparzonych. W następnym roku już nie będzie obcinania kosmów. Bo to z tym chodzeniem się wcale nie poprawiło, a tylko urok straciły. Nie za ciepło dzisiaj. Miałem nadzieję, że słoneczko się przebije, ale jednak nie. A jeszcze koroniaty szaleje, ale samicy nie ma. Mogę go z jakąś wsadzić, ale to one są wszystkie mądre, cwane i ogiery super, ale w budzie. Ale jak przyjdzie co do czego w klatce, to już lipa. No, a jeszcze tak jak mówię, no i co tutaj mogę wam jeszcze powiedzieć. Wsadziłem te blawindry, bo to lipa, ta bocianka od Tomka jest. Raz usiadła, później tam ganiałem, ale to nie wiadomo czy była. I to tak. Jeszcze postoję dzisiaj, długo nie będę stał, bo zimno. Ręce marzną na telefonie. Jastrząb się bawi. O. Dzięki jastrzębiowi ten piękny ptak znowu do mnie zawitał. A jastrząb jest duży i powolny, nic by nie złapał. Nie no, ta sztuka ewidentnie się u mnie podoba. Co to może być za gołąbek? Jak mówi do pana Janka tam płoszył. Pan Janek ma cały dzień otwarty, te gołębie, ten jastrząb się nauczył tam płoszyć. Ale ten był za duży i za ciężki, nie miał szans dogonić gołębia. Chyba, żeby go z zaskoczenia złapał. Nie no, piękny jest. Jakby został, to by był perłą w koronie normalnie. Nie no, poleci, zaraz niech leci, bo spod jastrzębia się gołębi nie łapie. Łapacze też mają swój kodeks honorowy. Kiedyś, nawet w dawnych czasach, jak się złapało od młodych gołębia i miał widoczne zajady, że karmił młode, to też były przypadki, że się oddawało, jak właściciel przyszedł, więc... Mówię, przy włapaniu też jest jakiś kodeks honorowy, są jakieś zasady przestrzegane, więc może nie w każdym rejonie one są, ale tutaj u nas to były. No, a tutaj bocian koroniaty grucha czeka na blawinderkę, ale dzisiaj to się nie doczeka, a jutro to go wsadzę z tą Tomka bocianką, tą bocianką od Tomka. I zobaczymy, jaki będzie kozak w klatce. O, siedzi dużo, widzicie, na jajkach. Zimno jest. Odzdjąłem już im te trzecie drzwi. Trzecie drzwi zdjąłem. Ale te mrozy były, to co zrobić, no. No dobra, zrobimy cięcie teraz. Jakby ta piękna sztuka weszła. A jak wejdzie, no to przecież będę musiał ją złapać, ale tak to nie będę po nią nawet sypał. Piękny locik, co? Taką rakietę jakby miał. Właśnie się składają do siadania chyba. To ich pewnie tutaj z 1000 to jest.
Nie, poszły ostro. Poszły. A ja zamiast cokolwiek robić, sprzątać czy stodole, fakt, że dzisiaj niedziela jest, no to można by było sobie tłumaczyć, że to dzień wolny, święty, to się w niedzielę nie pracuje, ale mógłbym coś posprzątać w stodole, a tu nic, tylko stoję nad tymi zasrancami i co ciekawsze, co mi wejdzie do głowy, to wam nagrywam. I tu garsteczkę, a tutaj brata te siwe, też one podobno nie chowają. Stare siwe oczywiście zmarnowały jajka, ale to jak mówię, tam się nie przejmuję, a z reguły to ja muszę wam powiedzieć, że tego siwego koloru to nie lubię. Ale te siwe to akurat są moje bardzo mądre gołębie, więc... Ale nie lubię siwych, nie lubię siwego koloru, no. A piękny ptak poleciał na stodołę, bo ja tutaj chodzę. Lawindry w klatce, ale nie wiem, czy tam gruchają. Dobra, chyba wiecie co panowie, dzisiaj na dzisiaj to skończę już, nie będę przedłużał tego. Paki wariują, także dzięki na koniec wszystkim tam za oglądanie. W tygodniu oczywiście jakiś filmik postaram się nagrać. Dzięki za subskrypcję, za komentarze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu. Zdrowia życzę i pogody ducha. Kurczę, nagrywałem filmy, a tu się nic nie zapisało. A tutaj właśnie sąsiad zgonił Budapeszty, ja już buciany zamknąłem. Patrzę w galerię, a tutaj się nic nie zapisało. No, to dzisiaj będzie słaby film. Słaby film będzie. Nie wiem, czemu się nie zapisały te filmy. Nie wiem. A tyle wam nagrałem, a się nic nie zapisało. Szybki masz telefon, bo on no włączyłem szybko, jeszcze na koniec dograł pana Janka, bo przez te problemy techniczne mało filmu będzie, więc tutaj Piotr przyszedł od Budapesztów pytać się, jak Budapeszty chodziły. Nie było źle. No, nie wiem, czemu się nie pozapisywały te filmy. Już nie, płacz, nie, płacz, nie, już płacz. Ale tu było. 20 minut, łzy mu lecą, kurde. Nie 20, tylko 10. No i już. Poganianiu. No bo wiesz, ty idź teraz zgoń we dwóch, to tak. A ja będę nagrywał. Zimno, ręce marzą na tym telefonie dzisiaj. Rękawiczki sobie załóż. Ale nie mogę wtedy włączyć ekranu nagrywania. To to utnij sobie, odetnij jeden palec. Znaczy rękawiczkę. No tak. No i dobra, nagrane. Bolek. Nie? Tak? Skąd wiesz? No bo to na WF w Rzawie. No tak. Teraz się zatrzyma. Tak? Nie, nie będzie ganiania już. Dobra, wyłączam już to.